Dziennik Korona Wiary, odcinek 120. Kochani, w ostatniej części dziennika Korona Wiary mówiliśmy, jak wiecie, o pełnej zbroi Bożej. Każda jej część wyraża jakiś aspekt naszego bycia w Chrystusie. Trzeba przyznać, że Paweł trafnie wybrał tę alegorię. Wyszedł od pojedynczego żołnierza. Aby umieścić go w armii. Swój opis kończy wezwaniem: Wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. W elitarnych jednostkach wojskowych, komandos dba o swą formę nie ze względu na troskę o siebie. Czyni to z troski o kolegę. Troska własna wraca do niego łańcuszkiem koleżeńskiej Lojalności Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Nie ma nic lepszego niż żołnierz z prawdziwego zdarzenia. Lecz bez lojalnych kolegów nie ostoi się najlepszy żołnierz. Zwycięstwa są dziełem zbiorowym. Areszt koronawirusa luzuje rygory. Robi się więcej miejsca. Na projekty wiary. Stańmy do nich w pełnej zbroi, lecz jak komandosi, by pisać kolejne dzienniki. Apostoł Paweł w swoim więziennym liście nie oparł się osobistej prośbie. Pisze: Wstawiajcie się przy tym za mną, aby, gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa. Do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ja też na koniec nie oprę się osobistej prośbie. Jesteście treścią moich modlitw. Niech ja pozostanę treścią waszej. Do usłyszenia.